mam na imię Ania. Witam Was na moim kanale. Jestem w ciąży, więc ostatnio nasze życie toczy się wokół tematyki dziecięcej, niemowlęcej i tych wszystkich rzeczy związanych z macierzyństwem. Więc szukałam też filmików na ten temat i nie znalazłam takich, które w 100% mnie zadowalają, więc postanowiłam, że sama nagram taki, który chciałabym obejrzeć. Także dzisiaj filmik z pierwszymi zakupami dla niemowlaka, które poczyniliśmy. Nie mówię, że są to jakoś chronologicznie, tak jak powinno być, że najpierw kupujemy to, to, to i to. Po prostu tak jak my kupowaliśmy te wszystkie rzeczy, bo zaczęliśmy już dosyć dawno kompletować te wszystkie niezbędne nam rzeczy, bo łatwiej po prostu rozłożyć te zakupy w czasie na kilka miesięcy, niż kupić naraz wszystko. Wiadomo, ceny są dość wysokie. Więc może co, bez zbędnego gadania, zaczynamy. Może zacznę Wam pokazywać te rzeczy nie stricte takie, jakie kupowaliśmy, ale podzieliłam to sobie sklepami, bo tak mi się wydaje, że będzie łatwiej po prostu. A więc, a to jest faktycznie pierwsza rzecz, którą kupiliśmy. Jest to elektroniczna niania. Tutaj jest kamerka, która pokazuje obraz. Możemy sobie podglądać naszego dzieciaczka. To się mocuje gdzieś do kołyski lub na komodę, zależy jak macie ułożone po prostu w pokoju dziecka mebelki. I działa to na podczerwień, czyli jak wyczuje jakiś ruch, a jest zgaszone światło, to też nam się zapala nam się ta kamerka i możemy zobaczyć, co się dzieje. Możemy również mówić do dziecka, nie tylko go słyszeć, ale również mówić, przyciskając tutaj na tej przycisk odpowiedni na tej kamerce i wtedy możemy mówić do dziecka. Na przykład wystarczy je kilka słów, się uspokoi i nie trzeba będzie na przykład iść do drugiego pokoju. Ma zasięg 300 metrów i jest z tej firmy Smiki, to jest zakup ze Smyka. Kupiliśmy ją jako pierwszą, bo wtedy były jakieś promocje i zamiast 300 zł ona kosztowała 200, więc doszliśmy do wniosku, że 100 zł to spora oszczędność, więc wzięliśmy ją od razu. Kolejną rzeczą jest taki kocyk. Ja go może pokażę. To jest taki kocyk z kapturkiem, gdzie możemy, o, tutaj możemy wsadzić główkę dziecka i go owinąć. Jest taki super przyjemny, mięciutki. To była też rzecz kupiona w Smyku. Tak naprawdę kupiliśmy ten kocyk znajomym z okazji narodzin ich synka, ale tak mi się spodobał, że zamówiłam również zaraz dla nas taki sam i myślę, że to był dobry zakup. I ostatnią rzeczą ze Smyka, to jest takie wielkie, czy to się zmieści w kadrze, to jest taka wielka karuzela obrotowa z dźwiękiem, z czterema zabawnymi zwierzątkami. Tu mamy te zwierzęta, one szeleszczą. Tutaj można ciągnąć za te metki. Tak ona wygląda. Tutaj do łóżeczka, jak jest przypięta. Ona ma również projektor, który na suficie wyświetla nam gwiazdki i księżyce. Ma też jakieś dźwięki lasu, powietrza. Zaraz, czy tutaj coś pisze. Uspokajające kołysanki lub odgłosy natury. Tak. Funkcje muzyki, ruchu i projektora mogą działać oddzielnie. Właśnie, bo on może albo się kręcić, albo tylko grać, albo tylko wyświetlać, albo wszystkie te rzeczy naraz. Więc myślę, że spoko. Tu pisze od 0+. Nie wiem, czy będziemy to od razu stosować, bo gdzieś czytałam, że na przykład później dzieci mogą zezować, bo patrzą za tą zabawką od razu i że powinno się od 3 miesiąca stosować, także no zobaczymy. I ona też była przeceniona i my ją kupiliśmy za 99 zł. Myślę, że spoko, może po kolei. Kolejne dwie rzeczy to są rzeczy z Tesco. A więc w Tesco w sumie mój mąż znalazł taką sukienkę. Już Wam pokazuję. To jest jakaś księżniczka z Disneya. Która piękna, tak? Z pięknej bestii. Tu ma taką fajną, żółtą spódniczkę. Pod spodem jest oczywiście normalny bodziak. I to jest sukieneczka na 80 cm, czyli tu z tyłu pisze 9-12 miesięcy.
No i mój mąż doszedł wniosku, że nie wyjdzie bez niej, że musimy ją kupić, bo on sobie tak wymyślił, że jak pójdziemy w czerwcu, w maju czy w lipcu do parku, to on chciałby, żeby nasze dziecko było ubrane w taką sukieneczkę. No więc kupiliśmy. I ona kosztowała 25 zł, więc myślę, że cena spoko. I tu w składzie jest 100% bawełny, więc myślę, że dla dziecka też będzie to spoko materiał oddychający. I drugą rzeczą, którą kupiliśmy w Tesco, są takie piękne, urocze buciki. Wzięliśmy je, bo chcemy sobie zrobić taką mini sesję ciążową. Doszliśmy do wniosku, że to będzie fajnym rekwizytem przy tej sesji. To jest niby 62 cm i ona kosztowały, tutaj jest cena 34 zł, ale my zapłaciliśmy za nie bodajże 15, więc myślę, że okej. Kolejny sklep, w którym zrobiliśmy zakupy dla naszego dzidziusia, to Biedronka. Był taki namiot obok sklepu i tam były wyprzedaże ogrodowe. Więc w sumie widząc wyprzedaże ogrodowe w gazetce, no to nie skusiło mnie to jakoś bardzo, gdyż nie mamy ogrodu, mieszkamy w bloku, więc mamy balkon. No ale mąż tam kiedyś robił zakupy w tej Biedronce i tak z ciekawości zajrzał, co tam jest w tym momencie, i się okazało, że z ogrodem to miało mało wspólnego. Większość była rzeczy właśnie takich, które już wcześniej pojawiały się w Biedronkach, nie wiem, czy one im zostały gdzieś na magazynach, chyba pozwozili to po prostu z całej okolicy, bo to tylko przy jednej Biedronce były te wyprzedaże. I było tam strasznie dużo rzeczy dla dzieci, też dla takich większych, więc w sumie no tych jakichś tam zabawek dla większych dzieci nie braliśmy, no bo doszliśmy do wniosku, że po co to trzymać tyle czasu, ale kilka rzeczy udało nam się złowić. I tutaj już sobie sprawdzę ceny. Kupiliśmy takie skarpetki, trzy pary z Tweety i one kosztowały 3,99, więc myślę, że jak trzy pary skarpetek, to jest super. Sobie tu odwieszę. Kolejna rzecz, jaką wzięliśmy, to taka zabawka mini, która uczy i przytula. Ona jest dopiero 6 miesięcy plus, ale kosztowała 30 zł, była przeceniona chyba z 70, więc doszliśmy do wniosku, że jest super. Może tu wam coś nacisnę. Hej, to ja, Mimi! Czy chcesz się ze mną pobawić? I tu właśnie ma różne funkcje, przycisk powitanie, dobranoc, literki, cyferki, kształty i kolory. Więc myślę, że taka różowódka... No właśnie, Mini. Będzie super pomysłem. I kupiliśmy jeszcze trzy książki. Taką. To jest taką, Królewna Śnieżka. I ona kosztowała 5 zł. Kiedyś w Biedronce, więc wzięliśmy. Takie ma ilustracje. Więc myślę, że okej. Chociaż jak zobaczyłam później takie książki w tej właśnie wyprzedaży w Biedronce, no to doszłam do tego, że to są 100 razy ładniejsze. To są najpiękniejsze baśnie. I tu mamy aż tyle baśni, które są też pięknie wydane. Na przykład. I te baśnie kosztowały 19 zł. Więc myślę, że okej, będziemy czytać malutkiej. I są jeszcze ilustrowane opowieści z bajkowego świata. I tutaj też jest kilka... Też jest trochę tych wszystkich bajek, baśni. I tu jest mniej obrazków, więcej tekstu. Więc to jest takie bardziej do czytania. Kolejnym sklepem, w którym robiliśmy zakupy, jest Lidl. I tam kupiliśmy takie bodziaki, dwie sztuki. To jest 100% bawełna. I te są w rozmiarze 50-56 z taką śmieszną krową.
Wtedy nie znaliśmy jeszcze płci, więc wybraliśmy takie kolory biało-szare, bo do wniosku, że są bardziej neutralne. A zresztą też, no, dziewczynka nie musi tylko w różowym chodzić. I takich bodziaków wzięliśmy 2 sztuki. Są jeszcze drugie. I te są już większe, to są 86,92. One były po 15 zł za dwupak, więc spoko. A jeszcze jedne bodziaki się tu zapodziały. Te są w rozmiarze 62-68. Też były za 15. A tu kupiliśmy 2 koszulki, takie z dłuższym rękawem. Już w związku, że na zimę będzie spoko. To jest rozmiar 62-68 i 2 pary również w tym rozmiarze spodenek. I spodenki i koszulki były po 17,99. Teraz sklep, w którym poczyniłam trochę większe zakupy, a więc Pepco. I tutaj kupiłam takie niezbędne rzeczy, moim zdaniem. To są takie łapki niedrapki, które możemy założyć dzieciom, żeby się nie drapały. I one kosztowały 2 zł w kolorze różowym. To jest jeden rozmiar, nie ma rozmiarów tutaj. Kolejna rzecz to są leginsy za 8 zł. Takie piękne różowe. W rozmiarze 62. I również leginsy też za 8 zł, też w rozmiarze 62. Takie frytki. Te niby pisało, że są dla chłopca, tamte dla dziewczynki. Ale ja myślę, że dziewczynka w takich też będzie ładnie wyglądać. A spodobał mi się ten print, więc wzięłam. Kolejna rzecz, skarpetki za 4,99 od 0 do 15. I tutaj są 3 sztuki. Więc mamy takie. Takie w kropeczki. Są tak i takie. Kolejne skarpetki też za 4,99, tylko już w tym większym rozmiarze 15-18. I tutaj mamy takiego króliczka. Takie. I takie w serduszka. Dalej. Kupiłam takiego bodziaka za 5,99 i to jest rozmiar 62. Taki piękny, różowy, z kuliczkiem. Więc myślę, że po prostu no nie umiałam wyjść bez niego ze sklepu. Zobaczymy, jak te rzeczy z Pepco się będą sprawdzać, bo słyszałam różne opinie, że niektóre rzeczy są super i nawet jedno dziecko po drugim nosi, nic się z tym nie dzieje, a że niektóre rozpadają się po pierwszym praniu, więc no zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. Kolejna rzecz to jest czapeczka za 5,99. Taka z uszami fajna. I to jest rozmiar 62. Tu taka koszulka, ona była przeceniona z 5,99 na 3,99, jest w rozmiarze 68. Dlatego taki rozmiar, bo doszłam do wniosku, że w maju będziemy może w kwietniu mogli już ją ubrać, więc taka przygotowująca do lata koszuleczka jest ok. Jeszcze jedna czapeczka i ta była przeceniona z 5,99 na 3,99 i to jest też rozmiar 62 i to są takie króliczki tutaj z takim dyndorkiem. Kolejna rzecz to były też body przecenione z 14,99 na 9,99 w rozmiarze 74. Dlatego taki duży rozmiar, bo z tych przecenionych rzeczy to i tak był najmniejszy z tych wszystkich rozmiarów. A po prostu szare z myszką Miki. Nie umiałam się oprzeć. Taki ładny ten napis, on jest taki fajny, myślę, że nie będzie w popraniu schodził, ani nic się z nim nie powinno dziać. Coś, do czego sobie jeszcze poczekamy, ale też nie umiałam bez tego wyjść. Kosztowało pierwotnie 19,99, po przecenie 14,99, rozmiar 74,
Jest to taka piękna, wygląda jak jeansowa sukieneczka, ale to jest 100% bawełny. A tutaj z kieszonką, dwie nawet ma kieszonki, no po prostu taka cud miód orzeszki. Ma guziczki z tyłu, więc doszłam do wniosku, że ubierzemy dopiero jak dziecko będzie siedzieć, bo takie leżenie na guzikach to pewnie nic wygodnego, wiadome. No albo tylko do zdjęcia, jakby na przykład jeszcze mała nie siedziała, a już wyrozmiarowo pasowało. Więc zobaczymy. I spekko, to by było na tyle. Odbieraliśmy też ze sklepu nasz wózek. Jej! W końcu dotarł do sklepu. Bo tam były problemy z produkcją, że oni nie przyjmowali zamówień, ale na szczęście okazało się, że jakiś pan, który miał zamówiony wózek właśnie w tym kolorze i modelu, który my chcemy, zrezygnował, ponieważ dziecko już mu się urodziło i kupił jakikolwiek inny wózek, który po prostu był dostępny od ręki i ten jego przyszedł. Wtedy do nas zadzwoniono, bo byliśmy pierwsi na liście, czy takiego wózka nie chcemy, więc od razu się zdecydowaliśmy. No i go odebraliśmy. Nie pokażę wam go w tym momencie, bo na razie wywieźliśmy go do teściów, żeby on tam sobie postał rozłożony przez miesiąc, czy nawet dłużej, żeby po prostu powietrzył się, no bo te wózki jak są zapakowane, no to nie pachną jakoś szałowo. A u nas na razie, właśnie ostatnio skręciliśmy meble, więc one też się wietrzą, więc nie mamy miejsca, gdzie tutaj na razie tego przechowywać. I jak odbieraliśmy wózek, to kupiłam też takie dwie rzeczy, szczotkę z naturalnego włosia. I tutaj jest napisane, że jest wykonana w 100% z naturalnego koziego włosia, specjalnie dla noworodków. I to jest taka szczotka z nóg. Tak jak widzicie, za 19 zł. I właśnie to włosie mi się wydawało takie fajne, miękkie. Oglądałam też inne szczotki, a to były takie plastikowe, twarde szczotki. No sama bym nie chciała być taką czesana, więc nie sądzę, że małe dziecko by chciało być czesane taką twardą szczotką. I tu mój mąż wypatrzył dwa smoczki z firmy Lowi, 0 do 3 miesięcy, za 22 zł. I to są jakieś smoczki dynamiczne night and day. Także zobaczymy. Niby inny jest na noc, inny na dzień. To są zakupy ze sklepu, w którym kupowaliśmy wózek. W tym samym sklepie, w którym kupowaliśmy wózek, kupiliśmy również fotelik samochodowy. Fotelik samochodowy z firmy Cybex, tak tu spoglądam, bo on tu stoi, z firmy Cybex Aton Q w kolorze takim fioletowo-różowym. Zaraz wam na przebitce po prostu pokażę, jak on wygląda, bo jest dosyć ciężki, więc nie będę go podnosić. Zastanawialiśmy się też nad fotelikiem z Maxi Cozy, ale te, które były tam dostępne, no były jakieś takie chińskie, nie wiem jak to nazwać, po prostu jak wzięliśmy tego i nawet można sobie było po wadze, po tym jak się go dotykało, że ten jest taki porządny, masywny, a tamte były takie trochę lipne, nie wiem czy akurat w tym sklepie po prostu mieli jakieś starsze modele Maxi Cozy, to słyszałam dużo pozytywnych opinii o tej firmie, więc może tam nie mieli tych nowszych modeli, które są już lepsze. My w ogóle chcieliśmy kupić Aton 5, tak, z Cybexa Aton 5, bo na takie się zdecydowaliśmy, on kosztował 500 zł, ale jeszcze wahaliśmy się, jaki wózek chcemy, bo wahaliśmy się nad firmą Baby Design, ten Lupo Comfort, ten, który wzięliśmy, czyli Espiro Next w modelu Avenue. I wzięliśmy w końcu tego Espiro, ponieważ tam akurat u nas zaważyła na tym decyzja. Jeśli chodzi o spacerówkę, ta z Baby Design była 3 razy cięższa niż ta z Nexta, więc doszliśmy do wniosku, że takie dźwiganie, mieszkamy na trzecim piętrze, tam i z powrotem, no jest dosyć uciążliwe po jakimś tam czasie, więc weźmiemy tą lżejszą po prostu wersję, czyli tego Nexta. Przemyśleliśmy w domu po kilku dniach, że jednak wybieramy tego Nexta, no i mój mąż pojechał, bo miał zamówić fotelik tego, a to na piątkę. No ale jak tam pojechał, okazało się, że te Atony Q to jest jakby poziom wyżej, bo to był jakiś premium czy gold, już nie pamiętam jak to poziomami idzie, ale poziom wyżej był ten fotelik i kosztował z 800 zł, był przeceniony na 550, więc mimo że zdecydował, że skoro jest 50 zł różnicy, a ten wózek możemy też, a ten fotelik możemy mieć też od razu od ręki, no to zdecydował się na tego Atona Q.
ale też był w kolorach takich fioletowo-różowych, więc doszedł do wniosku, że okej. Ten ma lepsze zabezpieczenia przy uderzeniu bocznym i fajny daszek zwija, ale to wam zaraz wszystko pokażę na przybitce. No i skoro kupiliśmy fotelik i wózek w tym samym sklepie, dostaniemy też adaptery, że będziemy mogli przepinać. Ten fotelik będzie pasował też do stelaża wózka, więc myślę, że okej. To jest nasz fotelik z Civex Aton Q. Ma tutaj pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Tutaj. Tutaj ma zagłówek, który jest regulowany. Już wam to pokażę. Jak dziecko rośnie, no to fotelik rośnie razem z dzieckiem. Całe tutaj wtedy wszystko się reguluje. I na dół schodzimy. Tutaj są te zabezpieczenia przy zderzeniu bocznym, które amortyzują po prostu to uderzenie. One są tutaj chowane. Tutaj mamy rączkę, którą możemy zwijać, jak przenosimy, czy tam jak przenosimy, to ją sobie rozwijamy. Jak gdzieś fotelik stoi nieużywany, to możemy wtedy ją rozwinąć. I co fajne w tym foteliku? Tutaj jest taki daszek, który jest niezależny od rączki. Co rzadko się zdarza w fotelikach. Daszek przeciwsłoneczny. Ochrania fajnie dziecko tutaj. Jak widzicie, jest dosyć duży. Jeden z największych, które widzieliśmy, który tu bardzo zasłania. Tam jest główka dziecka, więc fajnie zasłania całe słońce. Tak się prezentuje fotelik w całości. Więc myślę, że będzie nam fajnie służył. Kolejne rzeczy. A więc tak, dwie rzeczy, jak ja to nazywam, dary losu. Te dostaliśmy od naszych przyjaciół, gdyż oni mieli dziewczynkę również, która urodziła się we wrześniu. Na początku, więc troszkę wcześniej niż my mamy termin, ale mniej więcej podobny czas. I chodzi tu o takie rękawice do wózka. Tutaj wszystko sobie zapinamy. I w zimę tutaj wsadzamy ręce. I takie piękne w kolorze różowym. Fajnie ogrzewane w środku. Teraz mają chłopczyka, więc mówią, że no te kolory mi się nie sprawdzą po prostu. Dlatego nam podstąpili. To jest ta różowa z firmy Edisa. Nie znam tej firmy. I tak byśmy pewnie takie kupili, bo standardowo do wózków rzadko są dołączane. To jest na tą ramę, którą, na tą rączkę, w którą się trzyma wózek, po prostu żebyśmy nie marzli i nie musieli nosić dodatkowych rękawiczek, to takie coś możemy przyciąć do wózka. I mamy jeszcze taką jedną słodką w sowy. Szarą w różowe sowy, no po prostu się w niej zakochałam, jak ją zobaczyłam. Takie ma fajne, miękkie futerko w środku. Więc myślę, że będziemy sobie zmieniać. Tak jak nam będzie pasować. Zamówiłam też trzy rzeczy z OLX-a, po prostu używane, no bo ceny nowych były dość wysokie, a to są takie rzeczy, które raczej się tak szybko nie niszczą, więc doszliśmy do wniosku, że możemy mieć też z OLX-a. Chciałam torbę do wózka z firmy Skip Hop, ale nowe kosztują 200 zł wzwyż, no więc trochę dużo. I znalazłam torbę ze Skip Hopa na OLX-ie, taką. Ona tu jest niepouszkadzana w ogóle, wszystkie zamki sprawne, szuflady sprawne, wszystko działa. Nie ma też jakichś śladów użytkowania zbytnio, więc taką torbę do wózka będziemy sobie przypinać. I ona kosztowała 60 zł, no więc jest różnica. I o tej samej pani od razu zamówiliśmy, miała taką poduszkę, to się jakoś nazywa skrzydła motyla, czy anioła, no jakoś tak. I ona jest 100% bambusowa i to jest z firmy Lamilu. Ceny nowych też są wyższe, za nią zapłaciłam
chyba 20 zł, czy niecałe 20 zł, bo jeszcze koszty przesyłki, więc ona chyba wychodziła za 15 zł. Więc do wózka myślę, że też będzie ok. Zamówiłam też fotelik z firmy Fisher-Price. Taki bujaczek, bardziej leżaczek, który ma wibracje i się tak lekko buja. Pokażę go Wam dopiero w jakimś kolejnym filmiku, jak go złożymy, bo na razie stoi w kartonie, gdyż nie mamy gdzie go po prostu położyć. Więc pokażę gdzieś przy okazji, może jak będę nagrywać taki room tour pokoju dla niemowlaka, to pewnie już powinien być złożony, wtedy Wam go pokażę. I ja za niego też zapłaciłam 50 zł, nowe to też koszt 200-300 zł. I co, tak się rozglądam, czy to wszystko? Tak, to wszystko. Pokazałam Wam już wszystkie rzeczy, które kupiliśmy. W związku z tym zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, kciukowania. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmiku.